Ksiądz Piotr Paweł Kiewicz o miłości, wydawnictwo Znak. Boże bracia, małżeństwo jest po to spis treści. Na poligonie życia małżeńskiego to jest życie, na to nie ma rady. Nie wszystko słuszne Pan Bóg błogosławi. Królestwo Boże czy małżeństwo, który projekt realizuje, szczęśliwi, którzy są samotni, czy Kościół swoimi przykazaniami i zakazami nie czyni gorzkim tego, co w życiu najpiękniejsze? Spis ilustracji. Małżeństwo nie jest po to, żeby mężczyźnie i kobiecie było dobrze. Zastanawialiście się kiedyś, po co w czasie każdej mszy świętej, po akcie pokuty czytamy czy fragmenty Biblii? Żeby umocnić naszą wiarę, zanim spotkanie z Chrystusem w Eucharystii stanie się pełne. Chrystus jest, już jest z nami, jest w zgromadzeniu, z moim i innych księży kapłaństwie, jest w Słowie Bożym. Zanim jednak przyjdzie do nas pod postacią chleba i wina, umacniamy naszą wiarę właśnie przez to, że czytamy Biblię. Po co ją czytamy? By wrócić do samych siebie. Kochani, jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga. Ktoś mógłby powiedzieć, no jeśli człowiek jest stworzony na obraz Pana Boga, to ten Bóg musi być strasznie nieciekawy. My właśnie tak odbieramy innych ludzi. Wydaje nam się, że są nieciekawi. Często powtarzamy, że lubimy być sami. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że wtedy nie czujemy się przez nikogo oszukiwani i sami nie oszukujemy. Udając kogoś, kim nie jesteśmy, my mamy zafałszowane obrazy samych siebie. Bardzo często gramy. Nieraz już o tym mówiłem i zachęcałem do tego, byśmy prosili Pana Boga o światło, który pozwoli tę grę zdemaskować. On przyjdzie do nas, ale do takich nas, jakimi naprawdę jesteśmy. Jeśli będziemy kogoś grać, nie spotkamy się z Bogiem, a religia będzie dla nas nudna, pusta i jakaś taka papierowa. Bóg nie chce brać udziału w naszych grach, dlatego nie odzywa się do naszych masek, do ról, jakie przyjmujemy. Wielu ludzi mówi, ja nie słyszę Pana Boga od lat. Owszem, nie słyszysz, bo nie jesteś sobą. Gdybyś wrócił do siebie, na powrót zachowywał się jak ten, kim jesteś, spotkałbyś się z Panem Bogiem natychmiast. My wolimy jednak ciągle kogoś odgrywać. Często to zaczyna się już w czasie dzieciństwa, powodowane jest lękiem. Coraz młodsi ludzie zadają sobie pytania, co ja znaczę, kim ja jestem. Żyję w przekonaniu, że jeśli nie będą grali, nie wpiszą się w ogólne przyjęte normy, zginą. Są pewni, że jeśli nie będą udawać, skompromitują się. Mają potrzebę podretuszowania się. To nam do tego stopnia wchodzi w krew, że po pewnym czasie jesteśmy już tak daleko od prawdziwych siebie, że nie pamiętamy, kim tak naprawdę jesteśmy. W wakacje usłyszałem taką historię. Dwóch księży w seminarium, nieważne czy prefektów wychowawców, czy alumnów, stało na furcie. W pewnym momencie przyszedł do nich jakiś starszy człowiek, który po chwili rozmowy zasłał. To wyglądało bardzo poważnie, dostał jakiś atak. Jeden z księży mówi, ty leć po księdza, szybko, przecież ty jesteś księdzem. O rany, zapomniałem. Można zapomnieć, można mieć takie odruchy, że wydaje nam się, że ja to nie ja. Właśnie dlatego czytamy Biblię, żeby wrócić do samych siebie, żeby się w Biblii rozpoznać. Ona jest lustrem, które pozwala zobaczyć, jaki naprawdę jesteś. Wyjście z tego nałogowego kłamania to bardzo trudny proces. Często to Państwu powtarzam. Kiedy człowiek jest chory, nie smakuje mu najlepsza szyneczka, najlepsza zupka i najlepsze drugie danie. Nic mu nie smakuje. Nic, na nic nie ma ochoty. Dlaczego budzi nas Biblia? Dlaczego nudzi nas modlitwa? Dlaczego nudzi nas rozważanie Bożych spraw? Bo jesteśmy chorzy.